Siema. Witam na moim kanale, na pierwszym, prawdopodobnie jedynym i ostatnim openingu paczek, czy tam, jak to woli, śmieci z Ali. Nagrywam to tylko dlatego, że zamówiłem tego strasznie dużo ostatnio. W ciągu miesiąca pewnie z 40 jakichś paczek. Jak na razie doszło do mnie chyba z 10, więc na bieżąco, jak będą dochodziły, to będę po prostu partiami to jakoś tam dogrywał, montował, coś się może uda zrobić. No ale nie jestem w stanie prawie, że wytrzymać tego podekscytowania, co tutaj może się znajdować. Znaczy wiem, co się znajduje w większości tych paczek, ale kilku, na przykład tej, nie mam pojęcia. Ja nawet nie zamawiałem czegoś, co mogłoby być aż tak duże, więc to będzie dla mnie lekkie zaskoczenie, co tu może być. Nie wiem, co Chinon zapakował, może jakiegoś małego Chińczyka. Chociaż paka szła ponoć Stalina z Estonii. Generalnie też jest gdzieś tutaj, widziałem niemieckie coś. Nadawca Langeherer Strasse. Z Wastenburga. No dobra. Żeby nie przeciągać jakoś za bardzo, chciałbym już zacząć otwierać, nie? Na pewno zacznę od tej. Mam specjalny super przyrząd do otwierania chińskich paczek. Zwane to jest nożyczkami fryzjerskimi ponoć. Znaczy fryzjerskie, bo mają taki bajer. Ja wiem, co tutaj jest. To nie jest żadne zaskoczenie. To jest mój kolejny Funky Pop. Tym razem Joker. I to najlepsze wydanie Jokera, ponieważ to jest Heath Ledger. Naprawdę mega sprawa. Polecam każdemu, żeby coś sobie właśnie takiego kupił, zbierał, zamówił, nie wiem. Będzie mi bardzo pasował do mojej malutkiej kolekcji Deadpoola i kilka. Mam jeszcze Funky Popów od Blizzarda, jak na Blizzard Store EU była dobra wyprzedaż, to wtedy kilka tego sztuk złapałem. Torebka się jak zawsze może przydać, wiadomo na co, więc zostanie. Następna paczuszka. Okej, okay, jakiś case. Case'ów zamówiłem trochę. Dobra, popsułem pudełko. A takie było ładne, amerykańskie. Nie wiem do czego to jest. Okej. Okay. I nawet nie jest połamane. Brawo dla mojego listonosza. Jest to kajsik do mojego Huawei'a. Pasuje. Chyba. Znaczy mam nadzieję, że pasuje. Teraz. Kasik jest Deathwingiem. Jeśli ktoś siedzi w World of Warcraft, gra w World of Warcraft, będzie wiedział, czym był, jest Deathwing. Finol niestety nie dorzucił nic Kratisowi. Bardzo nieładnie z jego strony. Naprawdę mega nieładnie z jego strony. Kolejna paczuszka. Jest napisane, że jest tutaj Powder Blow. Nie wiem co to. Od razu mówię, że nie wiem co to. Mam nadzieję, że się nic mi nie wysypie, bo niby powder. Na szczęście nie. Na szczęście to moje mega niebieskie sznuróweczki. Śmierdzą Chinami. Obawiam się, że będą trochę za krótkie. Thank you. Dear Bayer, świetnie. Idealne do trampek. Niestety w Polsce nie mogłem za bardzo nabyć w tym kolorze sznuróweczek, więc byłem zmuszony na Chinola. Świetnie. To akurat może mi się przydać jeszcze nawet dzisiaj. I znowu Chinol nic nie dorzucił.
kolejne dwie paczuszki. To będą stickery. Stickery, które zamówiłem w ilościach hurtowych. Bo fajne są niektóre. Oczywiście ogólnie. No to chyba nie trafił. Niby mają się nie powtarzać, nie? Niby mają się nie powtarzać. Wali to mi się jak z rumuńskiej chaty. Fajne, fajne anime. I Dragon Ball. I Mega. I Stitch. I jakieś coś. I Kubuś Puchatek. To nie wiem. Transformer. Okej. Okay. Mario bez oka w najach. To jest przesada. Darth Vader z kokardką. No muszę przyznać, że fajne. Kilka gdzieś sobie wlepię. A reszta po windach. Chłe, chłe. Kolejne stickery. Hey bitch. Muszę przyznać, niektóre są pomysłowe. GTA. Ten jest chyba najlepszy. I tak będziecie mało co widzieć, bo kamerka jest tak jakby, no, jaka jest, taka jest. No ale. Dobra. Ta paczka. Teoretycznie wiem, co tutaj jest. Nazywa się ona Sleep and Launch. I prawdopodobnie są to majtki z kotem. Mam nadzieję, że... No dobra, nadzieja umarła. To są tragiczne majtki z kotem. To ma być adult size. Nie jest. Oczywiście nie dla mnie one są. Dla mojej paskudy, ale no nie. Mech. Mech, mech, mech. Mech. Fuj. I paczka, w której nie mam pojęcia, co jest.
Całkowicie. Okej, widzę, że jest jakieś wielkie pudło. Znowu Chiny nic nie dorzucił. Bardzo nieładnie z jego strony. Ale przynajmniej zapakował konkretnie. Tak. Jest to mój długopisik. Kolejny. Jakby ktoś się czepiał, że używam podróbek. Owszem, używałbym, bo są bardzo dobre. Są naprawdę mega. Oczywiście wolałbym, żeby tutaj był jakiś chiński napis, a nie napis Parker. No ale niestety dali mi coś z napisem Parker, że niby markowy. Nawet, no. Instrukcja. Fountain pen. Długopis fontanna. Mega. Nie wiem tylko po co mi ten box. Zamawiałem chyba bez boxa. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale jak jest, trudno przygarnę. Coś zrobię może z nim. Znaczy wiadomo, że go oddam, bo... Nie. Bo nie potrzebuję. Dobra. Mam kolejne 3 paczuszki. Miałem poczekać, aż będzie ich troszeczkę więcej. Ale nie mogę wytrzymać, żeby tego nie otworzyć. Szczególnie tej paczki. Ponieważ tutaj powinien być mój karabin. Teoretycznie to się replika karabinu, że ma być niebieski. Czyli nożyk, którym będę otwierał inne paczki. Mam nadzieję, że chociaż będzie trochę ostry. Bo jeśli nie, to bieda. Żeby nie przedłużać. Otwieram. Nie chcę się zawieść. I ostry. Ale dobra. Skoro już mam. Otworzę kolejne paczuszki. Tak na szybciora, bo zaraz muszę spadać. Tutaj nie chciałbym uszkodzić, ponieważ są tutaj moje mega sweeta śne. Tęczowe. Sznurówki. Znowu torebka dealerka. Poprzednie sznurówki, niestety niebieskie, okazały się mega krótkie, więc nawet nie mogę ich użyć do trampek. Te też są niestety dosyć krótkie. Dupa. Ostatnia paczka z Czech. Podobno 5-metrowy wiodę. Kolejna rzecz, której nie chciałbym uszkodzić. Może.
Serio. Tak, chińska matrioszka. No spoko. Nie spodziewałem się, że jesteś na baterii. Kompletnie się nie spodziewałem. Jeśli ktoś by może wiedział, czy da się to przerobić na... To jest właśnie na kolejny można kupić. Jeśli ktoś by wiedział, czy da się to przerobić na USB, to bardzo wdzięczny za to. Dobra, mam kolejną partię paczek. I mam mój super chiński nóż do otwierania super chińskich paczek. No i żeby nie przedłużać, idziemy. Mniej więcej wiem, co w nich jest. Ta duża jest mega interesująca. Są to biedronki. Ponad 100 sztuk. Naklejek biedronek będą teraz wszędzie, zapewne. Bo moja bratanica będzie oklejała wszystko, co tylko możliwe. Dobra, kolejna paczka, stickery. Kolejne stickery. Tamtych też się pozbyłem w sporej większości. Też pomogła mi w tym bardzo moja bratanica, bo było tego trochę. A że dziecko i że lubi, to niech nakleja wszędzie, gdzie tylko może. Dobra, te są zdecydowanie fajniejsze. Te są w końcu takie, które gdzieś może użyję. Pierwszy już był mega... Gwiezdne wojny. Kolejne Gwiezdne wojny. Miał się nie powtarzać, już widzę, że się powtarzają. Tak, to jest to, co lubię. Wszystkie naklejki są z Gwiezdnych wojen. Niektóre, muszę przyznać, są... Dobra, to nie wiem, gdzie nakleję, ale na 100% gdzieś zawita. Łaki. Następne. Z tego, co pamiętam, to zamawiałem też jeszcze długopisy inne. I to chyba właśnie one są. Chińczyk nic nie dorzucił. Shame on him. Długopis bez logotypu.
Nie, jest napis Parker. I że nawet France. Czytam jak kto woli France. Piszę mega ładnie. Więc tak. Drugi mam nadzieję też jest czarny. Też napisik Parker. Też Francja. Francuzi to jednak mają polot. Mega. Tych będę używał. 100%. Tamten dałem, bo mi się raczej nie przyda. Tu chyba jest mój Bimax. Nie mam pojęcia co wtedy kupiłem, ale było mega tanie. Kosztowało chyba 10 centów. Albo nawet nie. Niby jest Bimaxem do samochodu. A do czego on ma być używany, nie mam pojęcia. To jest Bimax z zapachem chyba. Tu mam zapachową gąbeczkę. Tu mam Bimaxa i miejsce, gdzie się wciska zapachową gąbeczkę. Bimax jest gumowy. Wojtek nie zniszczy, dobrze. Muszę przyznać, pachnie ładnie. Będę używał, owszem, będę używał. Bo w samochodzie czuć szlugami. I to, co na co czekałem, jest to kubek. Kubek, który zmienia swój wygląd pod wpływem temperatury. Normalnie powinien być cały czarny. Dobra, chiński nóż. Sweet love. Happy every day. Pakowanie konkretne. To już mogę powiedzieć w tym momencie. Nie wiem, czy to widać. Nie, nie widać. Niestety nie widać. Ale jest śliczny kotek. Espresso Purronum. Nawiązanie oczywiście do Harry Pottera i koty. Więc fajna sprawa. Wiem, kto będzie go używał. Moja paskuda. Lubi koty i Harry Pottera. Więc na razie tyle. Jeszcze czekam na kilka ostatnich paczek. Dogram. Wrzucę. Dzięki. Dobra. Dostałem chyba ostatnią partię moich idiotycznie zamówień zali. Czas je rozpakować. Żeby nie przedłużać. Oczywiście tutaj wiem co jest. Są to antystresowe kotki. Mega. Drugi też mega. Chińczyk nic nie dorzucił, ale trudno. Mega. Naprawdę. Fajnie się ugniata. Fajna sprawa, naprawdę. Mam niestety łapy brudne w farbie. No ale trudno.
kolejne majtki z kotem. Te są trochę creepy jak dla mnie. Ale jak chciała, to mam. Tak, to są niebieskie. Niebieskie zatyczki na nakrętki. Na wentylę w samochodzie. Fajne. I tutaj jest jakiś kejsik. Zamówiłem ich sporo. Niestety doszedł tylko jeden jak na razie. Już widzę, że chyba zamówiłem do złego telefonu. Tak jak ten poprzedni zresztą. Ten jest case'em żelowym. Bardzo fajnie. Wykończenie też jest spoko. Zobaczymy. Nie. To się nie da. Niestety kupiłem zły kasik. Trudno. Zostanę przy moim Deadpoolu. Na listę nietrafionych. I tutaj ostatni. Zawsze chciałem mieć. A że Ali mi zaproponowało, to sobie wziąłem maskę Guya Fawkesa z Wujek Vendetta i maska jest połamana. Maska jest niestety mocno połamana. Całą mordą połamana. Więc tak. To akurat zreklamuję. Zareklamuję u Fiola. Niech mi przysyła następną. Tutaj widać to połamanie, nie? To by było na tyle z tych rzeczy, które mi teraz przyszły. Jeśli ktoś, ktokolwiek, to oglądałby akurat ten odcinek do końca przez przypadek, to zostawcie łapkę w górę, lajka. No, może wtedy zacznę nagrywać coś więcej tego typu filmików, tylko cały czas wow. Więc jak coś, pozdro, Areczka.